dojechać. Świnka jest. Bardzo proszę najpierw koleżeństwo radnych, potem koleżeństwo nieradnych o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Proszę o przygotowanie sprawdzenia obecności. Właśnie zaczynamy. Bardzo proszę panowie radni, panowie prezydenci, panowie urzędnicy i panie. Jest problem u pani radnej, u pana radnego Chwajoła. Bardzo proszę obsługę o pomoc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Pan radny Pajdo, pan radny Woźniakiewicz. Pan były radny Kozdrąkiewicz i kolega, który tam stoi. Proszę o zajęcie miejsc, nie przeszkadzanie. Pan radny Kosior. Ja wiem, ale pani radna Tatara, bardzo proszę, no. Zajęte miejsce pana Kosiora powoduje, że... A, już znalazł miejsce. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze jest w trakcie sprawdzania obecności? Nie widzę, zamykamy. Proszę, wydruk. Nieobecny pan Gilarski. Nie, przepraszam, pan Hawranek. Pan Hawranek. Bardzo przepraszam, ale... Nieobecny pan Smok, usprawiedliwiony. I pan Garda nieobecny, przepraszam, nie widziałem. Szanowni Państwo, bardzo proszę, zaczynamy sesję. Otwieram 81. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam panie i panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Bardzo serdecznie witam prezydenta, wiceprezydentów miasta Krakowa, pana skarbnika, sekretarza i wszystkich urzędników. Szanowni Państwo, witam także członków Stowarzyszenia Nasze Kątorowice, ale do tej sprawy po innej jeszcze wrócimy. Szanowni Państwo, 2 września odszedł Jarosław Śmietana, gitarzysta jazzowy, autor ponad 200 kompozycji o niezwykle bogatej dyskografii. Świętej pamięci Jarosław Śmietana to wybitna postać. Mogę prosić o ciszę. Świętej pamięci Jarosław Śmietana to wybitna postać krakowskiego jazzu, ulubieniec krytyków i publiczności. Mam nadzieję, że w trakcie minuty ciszy, którą teraz ogłoszę, będziemy mogli przypomnieć sobie i wyobraźni usłyszeć niezapomniane dźwięki jego gitary. Jednocześnie przypomnę, że 11 września w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych 2001 roku zginęły tysiące ludzi w wyniku ataku na demokrację wtedy przeprowadzonego. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz wrócimy do spraw powitań. Witam członków Stowarzyszenia Nasze Kantorowice, panią Renatę Kucharską, prezesa Stowarzyszenia, panią Bogusławę Broś, Dorotę Grele, panią Alicję Broś-Skalską, pana Grzegorza Brosia oraz pana Wiesława Wojnarskiego, radnego dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Państwo ze Stowarzyszenia przekażą radnym miasta Krakowa wieniec dożynkowy. Zapraszamy panie i panów. Dobrze. Pan radny Hawranek obecny. Zdarza się. Bardzo proszę, panie z Kantorowic. Oni tu będą wieniec nieśli za panem. Właśnie. No nie, no już nie będziemy, ale wiem, no ale, ale no już, no jak teraz, no to można było wcześniej mi zgłosić, nie? No i koniec, no. Nie, nie, no. Zaprosimy. Tak, na razie tutaj, tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej. Bardzo prosimy panią Renatę Kucharską, tak? Panie przewodniczący, chcielibyśmy uroczyście przekazać wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców naszego osiedla, przez mieszkańców Kantorowic i poświęcony na naszym święcie plonów 1 września tego roku. Korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszamy pana przewodniczącego i państwa radnych na nasze przyszłoroczne dożynki w Kantorowicach. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Kantorowicom. Wieniec się trzyma, tak? Będzie on nam tutaj służył i pokazywał, jak bogaty jest Kraków. Dziękujemy bardzo, serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do spraw jeszcze organizacyjnych, poinformuję Państwa, że 3 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wręczyłem nagrodę imienia Stanisława Winczęca, powołaną do życia na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z 25 maja 2011 roku. W tym roku decyzją kapituły nagrodę otrzymała Magdalena Waszyariowa, jedna z najwybitniejszych postaci życia słowackiego życia artystycznego, politycznego, filozof, matematyk, aktorka, pisarka, dziennikarka, pani minister, pani ambasador, obecnie pani poseł do parlamentu słowackiego, a w przeszłości bardzo zaangażowana działaczka opozycji słowackiej, wspierająca działania na pograniczu polsko-słowackiego. W ubiegłych latach tą nagrodą zostali uhonorowani Martin Polak i Andrzej Stasiuk. Myślę, że to była bardzo godna uroczystość. Szanowni Państwo, to tyle ogólnych spraw. Teraz wracamy do spraw merytorycznych. Czy co do protokołów z 77 i 78 sesji, to jest posiedzenia z 26 maja oraz 79 sesji z 10 lipca, są uwagi. Jeżeli nie ma, protokoły zostaną podpisane. Przypominam także o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji, oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu tez swojej interpelacji na piśmie, zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Sprawy informacyjne międzysesyjne. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do przewodniczącego Rady wpłynęły pisma od wicemarszałka województwa małopolskiego dotyczące rezolucji z dnia 10 lipca w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika małej retencji w Węgrzce. Stanowisko prezydenta dotyczące uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kampus, trzeci kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego Wschód. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 80. sesji Rady z dnia 28 sierpnia wpłynęły 4 skargi. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 dla projektów, które dzisiaj będą rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał: druk 1370, 1428, 1424, 25, 26, 27, 1435, 1436, 1437. Te informacje są także zamieszczone na stronie internetowej. Tam jest opisane, kiedy, w jakim trybie poszczególne uchwały mogą zapadać. Informuję Państwa radnych, iż na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, to jest 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie, złożony najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zadecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań.
Szanowni Państwo, porządek dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 2 września. Informuję Państwa, że w trybie artykułu 20 ust. 5 uchwały o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według druków 1334, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta, powierzenia Agencji Realizacji Zarządzania Halą Sportowo-Widowiskową, wniesienie akcji Agencji do Krakowskiego Holdingu Komunalnego, wniesienia wkładów niepieniężnych i pieniężnych na realizację zarządzania halą widowiskowo-sportową. Druk nr 1435. Prowadzenie jako wspólnej instytucji pod nazwą Muzeum PRL w organizacji. Druk 1436. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz trybie i sposobie sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych i jednostek budżetowych. Oraz 1437. Zmiany w budżecie miasta na 2013. Dotyczy zwiększenia planu dochodów wydatków w dziale 600. Proszę Państwa, czy prezydent komisja lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut? W imieniu pana prezydenta nie ma. W imieniu grupy radnych, w imieniu komisji nie ma. W imieniu grupy radnych, to jeśli można, ja pozwolę sobie zgłosić propozycję wprowadzenia do porządku obrad rezolucji w sprawie pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji. Jest to konsekwencja przygotowanie ewentualnych zmian dotyczących opłat i uzgodniliśmy z władzami i miasta Krakowa i ministerstwa, że taka rezolucja zostanie, jeżeli Państwo ją podejmą, przekazana innym miastom czy radom innych miast metropolitalnych. To jest druk 1440-R. Czy co do porządku obrad są jeszcze jakieś uwagi? Czy jest wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji 1440-R w sprawie zmiany ustawy śmieciowej? Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Pierwszy punkt dotyczy wprowadzenia tejże rezolucji. Mniej więcej genezę przedstawiłem. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych? Państwo tą rezolucję otrzymali do skrytek i wersji elektronicznej przed sesją. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tej rezolucji? Przypomnę, dotyczy ona jak najszybszej zmiany ustawy w zakresie możliwości zmiany ceny opłaty śmieciowej bez konieczności składania indywidualnych deklaracji. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 36 osób za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła tą rezolucję do porządku, ona będzie w ostatniej części robione.